zarówno pana ministra, jak i pana komendanta. Witam też serdecznie pana Grzegorza Burowca, który był w ramach grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Turcji. Zaczniemy od wystąpienia pana ministra. Panie ministrze, poproszę o zabranie głosu. Szanowni panowie ministrowie, szanowni panowie komendanci, ale przede wszystkim wy wielce szanowni funkcjonariusze, nasi bohaterowie, którzy wrócili z niezwykle trudnej misji. Kiedy tydzień temu dotarła do nas rano informacja o potężnym trzęsieniu ziemi, jakie dotknęło Turcję i Syrię, wiedzieliśmy, że musimy natychmiast organizować akcję pomocy. Każda godzina, każdy dzień to było być albo nie być, życie albo śmierć ludzi, którzy byli pod gruzami zawalonych budynków. Wiedzieliśmy, że mamy świetnie przygotowanych, profesjonalnych i bardzo doświadczonych ratowników. Musieli ruszać natychmiast i natychmiast ruszyli. Jeszcze tego samego dnia byli w Turcji i przystąpili do działania. Chcę powiedzieć, że to, co zrobiliście, mówię to do naszych funkcjonariuszy, do naszych bohaterów, to rzecz niezwykła. Uratowaliście 12 istnień ludzkich, w tym trójkę małych dzieci. Tylko dzięki wam ci ludzie żyją i będą żyli. Pokazaliście niezwykłe męstwo, odwagę, poświęcenie, ofiarność i najwyższy profesjonalizm. Nie zawiedliście jak zawsze. Jak zawsze okazaliście się niezawodni. I po raz kolejny pokazaliście, jak świetnie zorganizowaną formacją jest Państwowa Straż Pożarna. Jak niezawodną formacją i jak skuteczną formacją. Panie komendancie, bardzo, bardzo gratuluję, że ma pan tak wspaniałych funkcjonariuszy. I chcę wam powiedzieć, nasi drodzy bohaterowie, nasi funkcjonariusze, że cała Polska jest z was dumna, a cała Turcja jest wam wdzięczna. Wszystkim uczestnikom misji, naszym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, i ratownikom górniczym, i ratownikom medycznym, którzy towarzyszyli naszym funkcjonariuszom, składam wyrazy najwyższego szacunku i ogromne, serdeczne podziękowania. Bardzo dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu poproszę teraz pana generała. Zapraszam. Panie ministrze, panowie generałowie, szanowni państwo, Grzegorzu dowódco i wy wspaniali ratownicy Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy medyczni, ratownicy górniczy. No i nasi bracia mniejsi, wspaniałe psy. To one wskazywały miejsca, gdzie były osoby, które trzeba było wydobywać. Szanowni państwo, strażacy, ratownicy powiadają, że jak człowieka ratujesz, to jakbyś świat uratował. Myśmy 12 razy świat uratowali, więc wielkie, wielkie podziękowania za wasz profesjonalizm, za wasz wielki wysiłek i za wasze podejście do tego, czym się zajmujecie. Wielkie dzięki. Powiem szczerze, że jestem nieco wzruszony i są takie momenty w życiu każdego oficera, że czasami brakuje słów. I dzisiaj to jest ten moment. Dziękuję wam z całego serca. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Jesteście dzisiaj wielkimi bohaterami. Tego wam gratuluję i życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam też dla was dobre informacje. Teraz czas odpocząć. Dostajecie 6 dni urlopu nagrodowego. Odpocznijcie, zrelaksujcie się, pobądźcie z rodzinami i w najbliższych dniach stosowny wniosek do pana ministra o nagrody pieniężne. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy panu generałowi. Ja myślę, że te brawa są zasłużone jak najbardziej. Od nas wszystkich, panowie. Bardzo dziękujemy. Myślę, że tych podziękowań i braw będzie jeszcze bardzo, bardzo wiele, czego życzymy. A teraz poproszę o zabranie głosu pana brygadiera Grzegorza Borowca. Szanowny panie ministrze, panie komendancie, panowie generałowie, koledzy, Grażyno, kochane psy ratownicze, szanowni goście. Nie spodziewaliśmy się jeszcze tydzień temu, że będziemy powodem tak wielkiego zamieszania po powrocie. Wykonujemy tylko swoją pracę najlepiej, jak to potrafimy. I każdy z nas starał się najlepiej, jak mógł, aby ta praca była, przynosiła efekty. Efekty przyniosła takie, że uratowaliśmy 12 istnień ludzkich, no, o czym nie marzyliśmy nawet jeszcze przed powrotem. Naszym planem minimum to było uratowanie przynajmniej jednej osoby. Udało się to zrealizować w 1200%. Jesteśmy z tego niesamowicie zadowoleni. Dziękuję ratownikom za pełne oddanie, pełne zaangażowanie, pracę z narażeniem życia przez 24 godziny na dobę w piekielnie trudnych warunkach. To była naprawdę heroiczna praca.
Walczyliśmy czasami godzinami o to, żeby kogoś uratować i wydobyć spod gruzów i przyniosło to efekt. Także niezmiernie wam jeszcze raz dziękuję za to wszystko. Pragnę jeszcze w tym miejscu podziękować naszym rodzinom, które zostały tu w kraju i które nas dopingowały, dodawały otuchy w najtrudniejszych chwilach. Bez nich nie mielibyśmy siły, żeby realizować te zadania na miejscu, więc dziękujemy. Dziękujemy po prostu. I chciałbym jeszcze wspomnieć o całych rzeszach strażaków, które budowały te grupy. Tak naprawdę historia grupy USAR Poland zaczęła się w 1999 roku właśnie trzęsieniem ziemi w Turcji. No i teraz historia zatoczyła koło. Jesteśmy tutaj i dzięki naprawdę wytężonej pracy wielu strażaków, wielu pokoleń strażaków, ich dążeniu do celu, determinacji, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy światową czołówką, jeżeli chodzi o ratownictwo. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Brawo, Grzesiu. Brawo. Gorące brawa.